właśnie Agnieszka Krystyniak trenuje judo od 3,5 roku. Mam 5 złotych medali, 1 srebrny i 1 brązowy. Za chwilę opowiem Wam o judo i o moim klubie. Judo pochodzi z Japonii. Jego twórcą był profesor Jigoro Kano, który z różnych technik sztuk walki usunął elementy mogące zagrozić zdrowiu lub życiu, wprowadzając nowe, bezpieczne w sportowej rywalizacji. Nazwę judo można tłumaczyć jako drogę do zwinności. Ju – zwinnie, do – droga, zasada. Współczesne judo to przede wszystkim olimpijska dyscyplina sportowa. Polacy mają wspaniałe tradycje w tej rywalizacji. Trening judo jest trudny i wymagający, jednocześnie urozmaicony. Dla uzyskania wysokiej klasy sportowej niezbędne jest ćwiczenie 5-6 razy w tygodniu. My w grupie początkującej trenujemy 3 razy. Trening zaczyna się rozgrzewką, która zawiera ćwiczenia ogólnorozwojowe. Dużo czasu poświęcamy na ćwiczenia gimnastyczne. Jedną z podstawowych umiejętności, którą musi opanować judoka, jest umiejętność bezpiecznego padania. Wykonywanie padów ukemi nadleżącymi to jedno z naszych ulubionych zadań treningowych. Zdolność bezpiecznego padania ma wiele praktycznych zastosowań. W codziennym życiu, chociażby podczas upadków na śliski nawierzchni czy jazdy na nartach. Ćwiczenia gimnastyczne dostosowane są do wieku i poziomu sprawności ćwiczących. Trening judo prowadzony jest na miękkiej macie, tatami, dzięki czemu jest bezpieczny i bardziej urozmaicony od innych sportów walki. Już po kilku miesiącach treningu judo następuje znaczny wzrost poziomu ogólnej sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. W trakcie treningu dla zapewnienia bezpieczeństwa wymagana jest koncentracja i skupienie, ale nie brakuje również momentów, kiedy możemy się rozluźnić i wykonywać ćwiczenia w formie zabawowej. Podczas gier i zabaw uczymy się pracy w grupie. Poznajemy również swoje słabe i mocne strony. Uczymy się zasad sportowej rywalizacji. W walce sportowej judo punkty zdobywa się za pomocą wrzutów, trzymań, dźwigni i tuszy. Na zawodach najmłodszych dozwolone są wyłącznie rzuty i trzymania. Aby skutecznie opanować technikę, wykonujemy uchikomi. Powtórzenia wejść do rzutu o różnym natężeniu siły i szybkości. Każdy judoka ma swoje ulubione techniki. Moją jest Ippon Soinage. By skutecznie opanować daną technikę, należy powtórzyć ją wiele razy, stopniowo zwiększając trudność i stwarzając sytuację jak najbardziej zbliżone do tych na zawodach. W judo sklasyfikowanych jest kilkadziesiąt rzutów, które można łączyć w nieskończoną liczbę kombinacji. Oprócz technik, gdzie należy przeciwnika przerzucić przez biodro i plecy, istnieją podcięcia i rzuty poświęcenia, w których wykorzystuje się siłę przeciwnika. Zgodnie z jedną z zasad judo, ustąp, a zwyciężysz. Wcale nie trzeba być silnym i dużym, żeby móc osiągać sukcesy. Rywalizacja odbywa się z podziałem na kategorie wagowe i każdy znajdzie dla siebie miejsce. Walki treningowe, randori, są praktycznym sprawdzianem nabytych umiejętności, kształtują siłę i wytrzymałość. Uczą szacunku do przeciwnika i zasad sportowej rywalizacji. Udział w zawodach jest ostatecznym sprawdzianem jakości pracy trenera, naszego zaangażowania oraz predyspozycji fizycznych i odporności psychicznej. Judo przyczynia się do harmonijnego rozwoju każdego z nas. Kształtuje szybkość, zwinność, wytrzymałość, a także opanowanie, odwagę i umiejętność koncentracji. Daje do zrozumienia, że tylko wytrwała i systematyczna praca jest gwarancją odnoszenia sukcesów nie tylko w sporcie, ale i w codziennym życiu. W judo nie ma sekretów, tajemniczych ciosów. Postęp i wyniki sportowe zależą wyłącznie od zdolności i wytrwałości trenujących.